ognik. Gościmy w mieście wyjątkową osobę. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, który dosłownie kilkadziesiąt minut temu na uroczystości w podziemiach Bocheńskiej Kopalni odebrał akt nadania tytułu honorowego obywatela królewsko-górniczego miasta Bochni. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Panie prezydencie, panie ministrze, księże kapelanie, panie wojewodo, szanowni państwo, mamy wyjątkową przyjemność i zaszczyt gościć głowę naszego państwa w Bochni, mieście królewsko-górniczym, w której w tej chwili pan prezydent jest honorowym obywatelem. Trzeba powiedzieć o tym, czym dla nas jest lokacja. To moment, kiedy Bochnia stała się miastem. I tak jest do tej pory. Mamy prawo być z tej historii dumni, mamy prawo cieszyć się z tego, że właśnie dzisiaj Bochnia ma swoje urodziny. Zwieńczeniem tego dnia jest nadanie honorowego obywatelstwa najważniejszemu przedstawicielowi narodu polskiego, panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Bardzo serdecznie pana prezydenta witam w Bochni, w królewsko-górniczym mieście i bardzo proszę o zabranie głosu.